Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik na temat urządzonka, które jest dosyć bardzo mało znane w dzisiejszych czasach. Kiedyś miało swoje lata świetności i naprawdę radziło sobie bardzo fajnie na rynku telefonów. Niestety konkurencja w postaci iPhone'a i Androida zmiażdżyła konkurencję, że tak powiem. No i musieli pogodzić się z tym, że odeszli z rynku, wycofali wsparcie dla urządzeń niektórych. A mieli bardzo przyszłościowy taki swój, że tak powiem, OS. Dobra, słuchajcie, ja wam pokażę teraz na Firefoxie, co kupiłem, za jaką cenę. Kiedyś to było oczywiście droższe, przyłączę się na Firefoxa. I już widzicie, że kupiłem tablet BlackBerry 64 GB wersję. Były trzy wersje z pamięcią. 16, 32, 64. Z Wi-Fi oczywiście. Jeszcze była wersja też na karty SIM. Także wersja 3G. Tutaj nie miałem, a powiem wam szczerze, że no taką 3G wersję chciałbym mieć. Naprawdę. No i tutaj zdjęcia tego tabletu BlackBerry Playbook. No powiem wam, że wygląda bardzo ładnie. Zadbany jest. Nie wiem, czy był otwierany, czy nie był otwierany. LCD wygląda na sprawny. I powiem wam tak, opis jest następujący. Urządzenie w dość ładnym stanie, stan techniczny nieznany. Ekran wygląda na cały. Ładowany przez USB, brak reakcji. Zapewne bateria padła. Chciałbym, żeby tak było. Wtedy to by było naprawdę... To była... Mega fajna okazja za 25 zł, myślę, że opłacał się. I powiem wam tak, tutaj gdzieś na którym zdjęciu widać porty tego tableta, tak? I teraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Pierwszy z lewej to jest wyjście, nie wiem, to jest mini albo mikro HDMI. Drugi jest USB, czyli do transferu plików i też możemy nim ładować, tylko że ładowarką się wolniej ładuje, jeszcze pod USB-ka to jeszcze wolniej. A trzecie gniazdo mamy takie magnetyczne, trzypinowe i to jest już pod dedykowaną ładowarkę do Playbooka 12 V i ona już ładuje tego tableta bardzo szybko. Jeżeli chodzi o piny, to po środku mamy plus 12, a po zewnętrznej stronie mamy GND. Dobra, słuchajcie, jeszcze sobie wejdziemy na MGSM, pokażę wam w takim wielkim skrócie dane techniczne, ja je podlinkuję do filmiku i zobaczycie sobie, jakie on ma parametry. Ja zrobię na chwilę pauzę, żeby otworzyć MGSM. Coś mi myszka nie chce załapać, dobra. Ach, tutaj ten stół jest trochę ufajdany. Dobra, robię pauzę i zaraz widzimy się na MGSM-ie, żeby zobaczyć, jakie on ma parametry. Ok, słuchajcie, jesteśmy na MGSM-ie i teraz zobaczmy sobie, jakie ten Playbook na dzisiejsze czasy ma parametry? Ja wam powiem, że większość z was powie, Jezu, to jest dinozaur, szrot, tylko na podstawkę się nadaje. Zapewne może i mają rację, ale z sentymentu do tej marki postanowiłem, że sobie ten tablet kupię, bo kiedyś miałem naprawdę mega, mega przygodę z BlackBerry. Można powiedzieć, przygodę życia z telefonami. Dobra, lecimy, nie będę już wam opowiadał tej przygody, bo to mogło trwać i trwać. Zobacz telefony BlackBerry, model Playbook Wi-Fi, standard GSM nie ma, UMTS-a nie ma, tego nie ma, standard 5G też nie ma, wymiary ma takie, waga taka i wyświetlacz. Wyświetlacz kolorowy TFT, 16 milionów kolorów, 1024x600 pikseli, 7 cali, 170 ppi. Pomyślcie sobie, 170 ppi mało, tak? Ale jest naprawdę w miarę ok. To, co pokazuje, jest o wiele lepszy niż te androidowe jakieś sity. Nie będę mówił, wymieniał teraz marek, ale na pewno na M i tak dalej. Bateria tutaj należy do jednych z lepszych, jakie widziałem w tabletach. 5300 mAh. Spora i dlatego długo się ładuje pod złączem USB. Dlatego warto do tego tabletu mieć taką ładowarkę właśnie pod te magnetyczne wejście 12 V. Wtedy można ten tablet szybciej naładować. Dziś, nie wiem, w 12 V myślę, że
W godzinę, może nawet dłużej. 64 giga. Pamięć RAM ma 1 giga. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, to tutaj nie mamy co porównywać do Androida, bo to jest system Playbook OS, także całkiem inaczej zarządza tą pamięcią niż Android. Także 1 giga dla tego tabletu w zupełności wystarczało, śmigał jak rakieta. System operacyjny 2.0, no tutaj bym poprawił, bo chyba jest najnowszy, jaki wyszedł na ten tablet, 2.1. No i zegar procesora 1 GHz, dotykowy ekran. Ta wersja jest bez SIM-a, także tutaj nic nie będzie. I teraz tak, o, dwurdzeniowy procesor, sześcioosiowy żyroskop, trzy wersje, 16, tak jak mówiłem, 32 i 64 pamięci, magnetometr, obsługa Adobe Flasha, tak, ma, można sobie tam jakieś we Flashu oglądać stronki, chociaż tam Flash jest już w 11,2, stara wersja. No i aparat tył, ma 5 megapikselów, kręci filmy w Full HD. Nie pamiętam, czy w 60 klatkach pociągnie, ale chyba pociągnie w 60 klatek. H264 MPEG. Z przodu kamerka 3,2 megapiksela. Powiem wam, że z przodu średnia, tak opowiem. Szału nie robi. Co mamy tutaj? Magnetometr, żyroskop. Tutaj nic, nic, nic. Bluetooth jest. HDMI, Wi-Fi, A, B, G i N. I tutaj powiem wam, że też poprawiliby, bo z tego co pamiętam, mogę wprowadzić w błąd, ale jak się włączy ten tablet, to pokażę wam, że on obsługuje chyba jeszcze 5 GHz. Dobra, USB 2.0. NFC nie ma oczywiście, ma GPS-a. Także mapki możemy sobie na nim wyświetlać. Pamiętam, że kiedyś zainstalowałem jakąś taką fajną aplikację, bo już zdradzę teraz, że można uruchamiać niektóre aplikacje z Androida. I jakąś tam uruchomiłem do mapy i nawet była spoko. Nawigacja taka. SMS, słownik. No i zobaczmy sobie teraz, tu już nie będę pokazywał, ale zobaczmy sobie w komentarze. Tablet jest okropny, bateria trzyma miesiącami. Naładowałem już nie w kąt, po 3 miesiącach rozładowała bateria, dała sobie znać. Aplikacja w sklepie to porażka. To zgadzam się. Aplikacja w sklepie to porażka jest. No dali dupy strasznie na tym łapie. Płatny rynek osiągnął przed 20 lat. Zgadzam się. Na YouTubie powiem wam, że znalazłem sposób, żeby oglądać YouTuba każdy filmik. I to dosyć fajnie, tylko troszeczkę to było karkołomne. Chodziło coś, pamiętam wtedy, że mieszałem z plikami od Androida, no. Dziecko zawiedzone, ja też nie polecam. Nie, ja dziecku bym temu tabletu nie kupił, bo wiem, że po prostu on jest już niewspierany i wiem jak to dzieci, co lubią gry, tak? Także dla dzieci to albo iPhone, albo Android. Tableta od 2001. Nie polecam go, system to jest egzotyczny, to dinozaur bez wsparcia, mało jest na niego aplik. Dobra. Poczytacie sobie komentarze. Wiem, że ludzie będą narzekać, ale tutaj jeszcze sobie przeczytam tylko tak z ciekawości. Gniazdo HDMI działa idealnie, obraz na TV czy projektorze perfekcyjny. No tak, fajnie można podłączyć sobie pod HDMI. Nawet mógłbym podłączyć ten tablet pod HDMI Grabera i coś tam pokazywać, nie? Jakie są aplikacje z niego, jak działają. Androidy w cenie do 300 zł mają żenujące ekrany. O to mi się rozchodziło. Także ten tablet, jak na swój ekran, naprawdę bije, tak jak tutaj pisze, nie, gościu. Ci, co będą wiedzieli, o co chodzi, będą wiedzieli. Dobra, przechodzimy sobie do rozpakowania, dosyć już tego oglądania na MGSM-ie i Allegro. Także, dobra, kamera działa, głos jest, ważne, że się nagrywa. Paczkomatem zamówiłem, przyszło. Dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy poniedziałek. Nie wiem, jakoś piątek składałem, czy jakoś tak. Gdzie by sobie go tutaj otworzyć? Aha, od tej strony zaczniemy. Zaczniemy od tej strony, żeby go rozpakować. Jestem sam ciekaw, czy on będzie działał, czy nie będzie działał.
Zależy na jaką osobę się trafi pewnie. Bo są kombinatorzy, którzy będą ostro z nim walczyć. Wystawi potem przedmiot, powie, że nie, włącza się, a w środku było grzebane jak cholera, nie? Dobra, wyciągamy go. Zapakowany jest jeszcze takie coś. Nie, no fajnie zapakował, nie. Nie czepiam się. Nie czepiam się. Bo sam nieraz tak pakuję i nie mam nic sobie jemu do zarzucenia w tym temacie. Jedna warstwa ściągnięta. I teraz lecimy z drugą. Czyli rozetniemy sobie ją tutaj. Jeszcze po bokach. Żeby ostrożnie, żeby nie uszkodzić tabletu. No i uwaga. Naszym moczom ukazuje się piękny tablecik BlackBerry Playbook. Powiem wam, sztuka idealna. Popatrzcie się. No pięknie. Może jeszcze dam jaśniej troszeczkę. Naprawdę bardzo dobra sztuka. Bardzo zadbana widać. Jak na razie. I tak jak mówiłem, gniazdo magnetyczne 12V, port USB i wyjście HDMI. Wersja 64 GB. Z tyłu mamy... Nie, naprawdę jest ładnie zadbany jest. Jakby jeszcze do niego było pudełko, to już by było full lux. Ale z tyłu ta powierzchnia jest bardzo fajna, bo jest taka, jakby tu powiedzieć, gumowana. Jeszcze mi ostrość zgubił. No i muszę troszeczkę chyba. Powiem wam, że z tyłu właśnie jest takie gumowane. To ładnie się go trzyma, jak się go weźmie w ręce. No i co mogę powiedzieć? Zaraz go zobaczymy, czy on w ogóle działa. Wykrywa go coś pod USB-kiem. I tutaj mamy jeszcze wyjście słuchawkowe. Tak jakby ktoś się pytał. Mikrofony, co jest ważne? Ten tablet posiada dwa mikrofony stereo. Super nagrywają jakoś. Jeżeli chodzi o dyktafon, aplikacje i filmy, naprawdę świetnie te mikrofony w stereo nagrywają. I co ciekawe, ten tablet ma głośniki stereo. Dwa głośniki stereo, które grają naprawdę bardzo fajnie. Miażdżą, tak jak ten gość opisał, do 300 zł. Na tamten komentarz oczywiście się odwołuje. Miażdżą androidowe tableciki, które mają jakiś głośniczek z tyłu czy tam coś. Stereo jest tutaj piękne. Jeszcze po zainstalowaniu jest jedna aplikacja do multimediów. Jest po prostu genialna. Combine. I może służyć jako świetny odtwarzacz muzyki. Dobra, słuchajcie. Ja sobie wezmę jakiś kabel USB, zrobię pauzę. Postaram się podłączyć go na razie tym urządzeniem. Sprawdzić, czy coś on prądu pobiera, czy nie. Tylko sobie przygotuję tutaj ładowarkę z kablem USB. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Wszystko na żywca robimy. Podłączyłem ładowarkę. Dosyć mocno, 2 ampery ma pod USB-ka, także powinno się to w miarę szybciej ładować. I teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli podłączę tego tableta. Sobie wezmę go, podłożę tutaj, tak. Pod złącze USB. Uwaga. Podłączyłem. 5,25, 0,00 ampera. Zero reakcji, powiem wam. Zero. Nic. Tak jakby po prostu baterii nie było. Widzicie? 0,00 ampera. Także już jest lipa, mogę powiedzieć. Mogę się bawić, tak jak to mówią, podłączaj i odłączaj USB zasilanie. Może ruszy, tak? Powiem wam jeszcze jedną taką sprawę, że mógłbym tego tableta podtrzymać. Niektórzy dają takie porady, że całą noc pod ładowarką, tak? Wtedy może bateria ruszy. No ale jak tutaj widać, zero reakcji. Także zostaje nam jeszcze
Następna opcja. To już wiem, że raczej pod USB go nic nie wykryje, ale go z ciekawości zaraz podłączę do USB-ka w komputerze, a czy w laptopie. Zobaczymy, co się stanie. Także mamy pierwszy objaw. Na pewno bateria nie dostaje żadnego zasilania. 0,0 V. Nie wiem, jak w środku on wygląda. Jeszcze go nie będę otwierał. Wykorzystam wszystkie moje dostępne możliwości, żeby takiego sprawdzić powierzchownie. I potem zobaczymy, co się z nim będzie działo. Dobra, to jest tak. Ja zrobię teraz pauzę, sobie przygotuję menadżera urządzeń, żeby go podłączyć pod USB-ka. I zobaczymy, czy menadżer urządzeń coś zareaguje w ogóle, jak się go podłączy pod USB. Dobra, słuchajcie, mamy menadżera urządzeń. Ja sobie wyciągnę teraz wtyczkę z tej ładowarki i wepnę się do USB-ka. Zobaczymy, czy coś tutaj on zareaguje, ten menadżer urządzeń. Coś drgnie. Odłączyłem go. Jak widzicie, zero reakcji w menadżerze urządzeń. Nic się nie dzieje. Żeby wam to pokazać. Nic a nic. Wyłączę teraz tutaj ten port USB, na którym jest podpięty. Włączę jeszcze raz. Zero reakcji, menadżer urządzeń. Czyli mamy po prostu takiego trupa, nie? Dobra. Odłączmy sobie go z powrotem do tej ładowarki. I co? I nic. Zero reakcji. Co mogę teraz jeszcze zrobić? Teraz mogę jeszcze zrobić coś takiego, że te złącze magnetyczne, jak wiecie, po środku jest plus 12 V, a po bokach mamy GND, tak? Czyli mogę spróbować sobie, wyciągnę moje magiczne urządzenie, które chciałbym wykorzystać do sprawdzenia właśnie tego gniazda plus 12 V. Tylko wiecie co? Szukam, gdzie ja to... Jest, znalazłem. Okej. Wykorzystam do tego taką oto przetworniczkę. Ustawiam na 12 V. Tu mam świetne takie dwa nie krokodylki, nie wiem jak to się nazywa, którymi spróbuję się złapać tych pinów. I wtedy zobaczymy, czy pod 12 voltami ta bateria dostanie jakiś prądodajne życie, nie wiem jak to powiedzieć, czy tknie w nią jakieś tam życie, ten prąd, te ampery, które może sobie tutaj polecą. Także ja muszę teraz zrobić coś takiego, że wziąć sobie, gdzie to mam. Tutaj jest. Od zasilacza muszę sobie odczepić. Tutaj mam dwa te kabelki. Muszę teraz wziąć sobie... Może ja troszeczkę go posunę, żebyście widzieli, co ja w ogóle robię. Tu leci teraz plus 19 V. A ja muszę ustawić tak, żeby było plus 12 na wyjściu. Tak więc podłączymy się najpierw do tej przetworniczki. Tu jest co? Minus. Minus mam, dobra, czyli muszę do minusa się podłączyć najpierw. I teraz do plusa pewnie pójdą iskry. Nie powinno się tak robić. Na wyjściu mam 4,5 V. Słuchajcie, i teraz co muszę zrobić? Muszę na pewno skręcić to na 12 V. 4,8, 5,2, 5,7, 6,7, 7,1, 7,6, 8,6, 9,3. 9,9,
10, 11,3. No jesteśmy już bardzo blisko 12 V. Stawię mój 12. Jest 12 jeszcze dla pewności. Sprawdzę sobie miernikiem, na których tutaj mam tych sondach, czy jest polaryzacja odpowiednia, żeby nic nie podłączyć źle do tego playbooka. Także czarny do czarnego sobie złapiemy i czerwony do czerwonego. I tak, jest ok, 12 V. Dobra, czyli czarny to minus, czerwony to plus. 12 V leci na ten. Odepniemy sobie na razie USB-ka, bo on i tak pokazuje ciągle 0 V. Być może bateria jest odłączona, tak? No i teraz zrobimy sobie motyw. Muszę złapać się jedną. Będzie ciężkie, powiem wam szczerze. Kurczę, jakby może spróbował się złapać. Źle robiłem, dobra. Może mi to się uda. Jest. Aj. Ajajajajaj. Kurczę, no. Myślę, co tu zrobić. Dobra, zrobię to na razie tako jakoś, prowizorycznie, ale to nie będę widział ekranu, nie? Próbuję się tu złapać tymi. Ale ciężko jest, bo to malutko wystaje cholernie. Kurczę. No nie złapię się tak jak chciałem. Jedynie mógłbym minusa się jakoś tutaj podpiąć w gniazdo USB, bo to pewnie wspólny minus jest, tylko słabo to łapie. Myślę, że mocniej to będzie łapało. Dobra, minus jest. No, już nie ma. Puścił. Jak to zrobić, powiedzcie? W sumie mógłbym lepiej to wysunąć i tylko tak o złapać. Minusa. Żeby chociaż mi minusa złapało. Mocno. Dobra, mamy. Ma. Nie, tak to mi nie wyjdzie. Muszę jakoś to inaczej sobie wykombinować. Staram się podłożyć jeszcze kombinerki jakieś. Też będzie niewygodnie. Dobra, spróbuję jakoś ręcznie to zrobić. Tak o, delikatnie. Patrzcie, czerwona dioda się zaświeciła. Jak dostał 12 V, czy pokaże się bateria? Jest bateria przekreślona. Aj, zeszło mi. Dobra, może jak go ożywiłem, to zareaguje pod USB-kiem. Zobaczmy teraz. USB 0,0 V. To już wiem, o co chodzi. USB jest zwalnięte. USB jest do wymiany, moi drodzy. Jeszcze raz się podłączę. Czerwona dioda. Przekreślona bateria. Szkoda, że tego nie mogę jakoś złapać tak, żeby go potrzymać z 10 minut przynajmniej. Ekran sprawny. Zarąbiście. Już się cieszę, bo 64 giga wersja będzie. Słuchajcie, odłączył się. Włącza się. No joj. Nie, muszę to jakoś wykombinować, słuchajcie. Działa! Super! Kurczę, tylko teraz powiedzcie mi, jak ja mam to zrobić, żeby to złapać jakoś tak, żeby chociaż go ładować.
czym ja mam to złapać, no? Błagam, złap mi tak. Tylko, żebym mógł go kłanować. Kombinuję tutaj. Nie chcę go rozkręcać. Wiem, że jest USB walnięte. Że jest na 100%. Może jakoś. Wiecie co, ja spróbuję. Tak. Po linii prostej. Okej. Okay. O to mi chodzi. Tylko błagam, nie puść mi. Teraz plus 12, żeby. Złap mi teraz plus 12. Proszę cię. Słuchajcie, ja robię pauzę, spróbuję się z tym pomęczyć, złapać to jakoś przede wszystkim, bo szlak mnie zaraz tutaj trafi. Ale tablet działa. Na ładowaniu plus 12 bez problemu wstaje. Także ja robię pauzę i jak to ogarnę, to wtedy go włączę na ładowanie. Zobaczymy, czy jak on się włączy, co będzie widać. Dobra, słuchajcie, ja tego nie ruszam. Podłączyłem się. Plus 12. Bateria. Minusa niestety podłączyłem pod masę od gniazda USB, bo to i tak jest wspólne. A plus udało mi się podłączyć. Nawet tego nie chcę dotykać, bo to zaraz może w każdej chwili wypaść. Delikatnie tutaj myszką się pobawię. No i zobaczymy, wyłączę w ogóle oświetlanie, żeby lepiej było widać, jak on się będzie włączał. Dioda świeci na zielono, jak się ładuje. Także mamy do wymiany gniazdo USB prawdopodobnie. Albo nie do wymiany, albo są ścieżki porywane. A jeżeli chodzi o naprawy gniazda USB w Playbooku, to ja się teraz przełączę. Może zrobię inaczej. Zrobimy to tak bardzo fajnie. Nowatorsko. Firefoxa bym przeniósł tutaj i pomniejszył go i pokazał może. Albo zrobię inaczej. Ja sobie na Firefoxie wpiszę Playbook USB Repair. OK. Damy sobie grafikę i pokażę, o co chodzi. No, mamy milion już zdjęć, także możemy sobie robić różne rzeczy. OK, ja się przełączę na chwilę na Firefoxa. Jak widzicie, żeby naprawić USB-ka, pokażę tutaj jeszcze takie zdjęcie. Możemy zrobić druciarstwo. Są raz, dwa, trzy. Trzy tutaj kabelki podłączone, jeden do tego, drugi do tego, trzeci do tego. Także jeżeli chodzi o naprawę tutaj przerwanych tych ścieżek, to jest to bardzo proste do zrobienia. Co my tu mieliśmy jeszcze takie fajne zdjęcie? Aha, to BlackBerry Playbook USB Ways. Czyli mamy jedno tu, zielone tu, fioletowe tu i żółte tutaj. Tutaj jest gdzieś charger, ten cały chip, który zarządza ładowaniem Playbooka. Także trochę tego mamy. Chciałbym, wiecie co teraz chciałbym, kurczę, niech mi ktoś powie, gdzie mogę kupić takie złącze magnetyczne do Playbooka. Jezu, żebym wiedział, gdzie mógłbym coś takiego dostać. O, tu mamy nawet rozpiskę BlackBerry Playbooka. Jakie są fajne, to muszę sobie pobrać, widzę. Everything for Basic. Płyta główna dla Playbooka. Gdzie są te zdjęcia takie fajne, co były na tym? Jest. O, to mi się podoba. No, Samsunga. Tylko tu jest lepsza jakość tego. Strasznie słaba jakość. Texas Instrument, MOSFET. Ładnie, fajnie rozpisane. Semiconductor.
HTTPS6, coś tam. No, fajnie tutaj rozpisali. Samsunga, chyba ta kość pamięci. NAND flash. Samsung DDR2A. DDR-ki. Wolfson Microelectronic. O, to jest ten od audio układ Wolfsona. Dlatego ma taki świetny dźwięk. No. Tak, dlatego ma świetny dźwięk ten BlackBerry Playbook. Ja się nieraz zastanawiam, dlaczego taki świetny dźwięk jest z tego Playbooka. A on ma Wolfsona, kurde, chipa, także jest dosyć fajny. Jeżeli chodzi o hardware, że tak powiem. Tutaj bardzo fajnie to rozpisali, kurde, tylko że szkoda, że takich kiepskiej jakości, nie? Tu już ktoś chyba wylutował gniazdo. Aha, i podłączył swoją płytkę taką tą. Nie, jeszcze słuchajcie, mam takie maluteńkie płyteczki, które mogłem wrzucić do tego playbooka, ale myślę, że nie będzie to potrzebne, ponieważ wystarczy, że się naprawi to gniazdo micro USB i on będzie hulał jak ta lala. Prawdopodobnie albo jest przerwany gdzieś tam na ścieżce od zasilania i nie reaguje. Dobra, widzieliście, naprawa gniazda USB jest banalnie prosta. Ja się postaram go włączyć, tylko kurczę, jak ja go dotknę, to zaraz będzie kaplica. Szkoda, że nie podłączę. Wiecie co? Zastanawiam się nad taką rozkminą, żeby sobie jeszcze kupić taki drugi, połączyć z tą przetworniczką i na wyjściu dorobić tylko taki kabel USB, żeby to było fajnie widać, ile on ciągnie amperów. No. Kurczę, to będzie już genialne. No taki fajny zasilaczek będzie. D, że tak powiem. Dobra, ja postaram się go włączyć, tylko nie pamiętam gdzie. Aha, tu jest po tej stronie. Uwaga, naciskam power. Power nacisłem przy głośności. Chwila, ja muszę luknąć, gdzie jest power. Zaświecę sobie na chwilę lampkę. Dobrze, tu jest power. Ok, czyli muszę go teraz spróbować włączyć. Jeszcze się okaże, że nie działają przyciski. No dobra, może niech się ładuje. Może go nie mogę teraz włączyć, bo bateria jest totalnie dead. Ja zrobię pauzę, niech on się ładuje. I potem jak on się będzie włączał, to ja postaram się włączyć nagrywanie z powrotem. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dobra, słuchałeś cię. Włączyłem ten power. No nie! Jezu, włączyłem ten power i mi akurat wytęgowało tego. Plus 12. No włączcie, kochaniutki. Chcę, żebyś się włączał. No dobra, zrobię jeszcze raz pauzę, bo to nie będziemy patrzeć na tą przekraczoną baterię w nieskończoność. Ok, jeszcze jedna próba podejścia. Nie ruszam go. Czerwona dioda. Chcę, żeby się załadował do systemu. Dlatego go dłużej przytrzymałem przycisk power, żeby go wyłączyć. Znowu czerwona dioda. Podłączony ciągle po 12 V. No zaskocz, kochaniutki. Znowu czerwona dioda. Coś nie tak teraz. Przecież włączałeś się, no.
Co mu teraz odbiło? Mogę go włączyć. Ale coś, czerwona dioda tutaj świeci. Niepokojący dosyć objaw. Bateria, dobra. No, to chyba czuję, że on musi się podładować przynajmniej z godzinę. No, pół godziny, żeby ożył. No, bo pewnie. On pewnie ma coś takiego. Podejrzewam, że ten cały charger, który nadzoruje ładowaniem tabletu, że on nie włączy go, dopóki bateria się nie naładuje do pewnego stopnia. I wtedy podejrzewam, że nie da się nic zrobić. Ale widzieliście na samym początku, że włączał się BlackBerry Playbook, był napis. Tylko szkoda, że kurczę, no, odczepił się od ładowania, nie? Dobra, ja robię pauzę, niech on się ładuje. Jak się coś będzie działo, to będę włączał i będziemy kontynuowali zabawę dalej. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Wyszedłem do sklepu, wróciłem, on się dalej ładuje, także dajmy Doesn't mu interpret this czas. as A 16 gigs tymczasem Wi-Fi only model. weźmy sobie na Firefoxa, But I'm pokażę assuming wam filmik, jak this gościu process tutaj will work naprawia właśnie chyba będzie on the 32. USB port. Przy okazji zobaczycie sobie, jak wygląda wnętrze takiego There we go. playbooka. Another Dwie power connector baterie right here. potężne po lewej i prawej stronie, co nam daje właśnie taką dużą ilość pojemności. Pięknie to rozwiązali. Po środku płyta główna. Tutaj teraz odczepia te wszystkie kabelki, żeby wyjąć płytę. No i po boku mamy właśnie, tak jak mówiłem, te dwa głośniki stereo. Są dosyć spore. Pause video. Once you got all the connectors out, Mikrofony są the umieszczone battery, gdzieś the tutaj na screen, górze, jeden i drugi. speaker wires Moduł and Bluetooth, antennas for anteny Wi-Fi. i Wi-Fi są też po rogach porozmieszczane. This cable right here, this cable Także right here. tablecik jest Once you naprawdę got those bardzo out, fajnie there konstrukcyjnie are przemyślany. one, two, Ok, on tu będzie pokazywał three, co jak. No four, i złącze baterii. five screws holding in the motherboard. Take those Jest. out. And Do tej then strony carefully i lift potem idzie, łączy się z the drugą main stroną. board. Zobaczmy sobie, co on będzie tutaj kombinował dokładnie. Here's the entrance. Aha, This is będzie the top of it. Here's the zmieniał całe back. gniazdo, tak? Assuming I didn't. No, wylutował całe gniazdo. No i widzicie tutaj ten port ładowania 12 V jest taki dosyć spory. I teraz się tak zastanawiam, wiecie nad czym? Nad takim super patentem. Dopiero teraz mi to do głowy wpadło. Jakby wylutować te 12 V, całe złącze To i wlutować tam, make przykleić some jakoś adjustments, porządnie jakieś make this USB. stick. I still have a little Ale w bit of sumie this nie chce mi się masking, tego this tableta solder niszczyć, bo mask to wygląda get off, naprawdę w dosyć to keeping the dobrym stanie. housing from Tylko laying wystarczyłoby flush on the naprawić to board. złącze USB i So I'm gonna będzie scrape super that little bit of masking sprawa. off with just a screwdriver and we'll come No i back. znaleźć gdzieś jeszcze. No te takie Okay, so I got the new ten port on. magnetyczny uchwyt, kurczę, do tego Pull playbooka. over Już here. bym sobie zrobił sam do tego ładowarkę jakoś pod Actually, I'll go 12 V. back to that. Bo powiem wam szczerze, że But ładowanie go pod right now, USB-kiem sorry, focus. jest naprawdę długie. The four legs. There's. No i gościu chyba tutaj Didn't actually wymieniał have to. USB-ka. Całkiem With the drill fajny filmik. off. Got this screw and that screw. They're slightly smaller than all the rest of Dobra, the zrobię screws. pauzę. Poszukam może czegoś jeszcze ciekawego na temat playbooka. Two screws organized. Będziemy dalej lecieli. Travel charger. Dobra, Now this isn't słuchajcie, just your to może normal travel będzie charger. This is a ciekawe. rapid travel charger in that it will charge your Sobie BlackBerry trochę tablet ściszę ten głos, bo widzę, że faster chyba mi tu nagrywa. than the standard charger. So it'll definitely give you that quick Więc tak. bolt of Teraz energy gościu pokazuje or oryginalne power fill urządzenie when you need it. So do this is BlackBerry definitely Playbooka, really czyli taką handy. ładowarkę. I If you zobaczcie, to travel a wygląda w lot, ogóle jak you might zasilacz need do to laptopa, nie? maintain your playbook Spory kabel, on the gruby, go every day. zasilający. Tutaj You'll to be able to get pudełeczko, no i that really quick wyjście boost of energy. You can be up and running te without having to magnetyczne plug na in trzy your piny. BlackBerry Playbook to charge. Chciałbym dorwać Now, taki kabel, gdzieś, żebym był not only does dostępny. it Jej, charge jest! your Słuchajcie, laptop włącza się quickly, playbook. but it
Przełączam na kamerkę. To sobie zapauzujemy, żeby nam nie przeszkadzało. Włącza się! No, musiał się naładować do pewnej tam wartości. Jestem ciekawy, czy w ogóle tu będą jakieś... Podejrzewam, że będą dane poprzedniego właściciela, skoro nie mógł się dostać przez USB. Praktycznie nie mógł nic zrobić. Nie mógł go zresetować, ustawić do ustawień fabrycznych. Także mogą być zdjęcia. Zobaczymy sobie, jaką wersję ma ten playbook. Z ciekawości. Będę musiał to robić bardzo, bardzo delikatnie, ponieważ tutaj jakiekolwiek dotknięcie grozi rozłączeniem playbooka, chociaż on jakoś się naładował. Zobaczymy, w ilu procentach. No pięknie, ekran jest salusieńki. No, sztuka mi się trafiła po prostu zarobista. I coś, co wam powiem ciekawego, ten playbook on był jeszcze droższy, bo ja go obserwowałem wcześniej, ale właściciel zeszedł do 25 zł. Sobie pomyślałem, nie, no muszę kupić, kurde, no z sentymentu dla tej marki, że kiedyś byłem zakochany BlackBerry. Nie popuściłem i dobrze zrobiłem. Ja mam fuksa jednak czasami. Naprawdę mam wielkie szczęście do kupowania urządzeń, które są w miarę w dobrym stanie. Typowy gong, din, 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 jak jest bateria rozładowana mocno. Jejku, włączył się. I teraz patrzcie, ten tablet ma piękne gesty. Nie wytnę tego. Słuchajcie, ja na chwilę zrobię pauzę, bo chcę zobaczyć w ogóle, żeby nie pokazywać dużo danych właściciela. I polecimy dalej z tematem. Sprawdzę, czy są zdjęcia, czy nie ma zdjęć. A potem jak wejdę w menu, to postaram się unikać tych miejsc, które są tam jakieś dane poprzedniego właściciela. Okej, słuchajcie, lecimy dalej z tematem. Tablet się ładuje. Powiem wam, że wykonałem telefon do osoby, która sprzedawała go na Allegro. Bardzo fajna osoba, dosyć kumata. Chciałem się dowiedzieć po prostu o BlackBerry ID, bo na tym playbooku jest aktywny BlackBerry ID. I ta osoba mi powiedziała, że ona te tablety dostaje skądś tam. Ma jakieś fajne źródło dostępu do tego. I po prostu nie włączyło, czy jakoś tak, tego tableta, bo no wiadomo, te gniazdo uszkodzone i tak dalej, nie? Ale powiem wam, że chciałbym też mieć takie dojście do takich źródeł, że załóżmy, płacę komuś 200, a daje mi tam 10 kilo sprzętu, ja sobie z tym coś tam robię. To by było po prostu coś pięknego, ale wiem, że to jest taka żyła złota, no nie do osiągnięcia, wydaje mi się, dla mnie, dla takiego szarego użytkownika. Ale mniejsza z tym, porozmawiałem sobie z tym panem. Na pewno dodam jego aukcję do ulubionych, bo być może będzie miał jakieś fajne okazje, z których będzie można korzystać. Jeżeli to pan ogląda, to pozdrawiam serdecznie. Przy okazji zobaczy sobie pan, jak tego tableta ożywiłem i być może w przyszłości może sobie pan też będzie mógł te tablety zrobić. Także podejrzewam, że już nie kupię takiego drugiego uszkodzonego. Ale dobra, mniejsza z tym. Nie o to chodzi. Zobaczmy sobie teraz tutaj w tym playbooku, jakie on ma opcje. Tryb samolotowy, Wi-Fi. I właśnie, teraz chciałbym zobaczyć, czy on ma Wi-Fi 2, 4 i 5 giga przy okazji. Bo tak jak pamiętacie, na MGSM było tylko podane 2.4. No i ma 5G. Obsługuje. Jest tutaj moja sieć. VLAN 5 GHz. TM2 to jest moja 2,4 GHz. Także Wi-Fi, ło kurczę, wykrywa tego sporo. Wi-Fi śmiga fajnie. Na razie wyłączę, żeby po prostu nie obciążać go za bardzo. Aktualizacje. Tu jest wersja 2.1.0.1917. Także podejrzewam, że to nie jest najnowsza, bo chyba... Albo najnowsza, już nie pamiętam naprawdę, szczerze wam powiem. Łączność Bluetooth. Możemy go połączyć przez Bluetooth z urządzeniem. W szczególności on był stworzony do łączenia z telefonami BlackBerry.
z funkcją taką BlackBerry Bridge. Wtedy było można bardzo fajnie sparować ten telefon, ten tablet z telefonem i to działało bardzo fajnie. Zobaczmy sobie, czy coś nam wykryje. Dodaj nowe urządzenie. Zobaczymy, czy coś znajdzie w ogóle jakieś w moim otoczeniu Bluetooth urządzenia, bo z moich telefonów mam praktycznie wszystko powłączane. Nie, nie znalazł. No dobra, ok. Wstecz. Także wyłączymy sobie Bluetooth. BlackBerry ID to jest konto. BlackBerry ID właśnie tutaj jest konto tego poprzedniego właściciela. Konta. Możemy sobie dodać tutaj konto jakieś pocztowe. Jestem ciekawy, czy poczta będzie mi działała, jak dodam sobie konto. BlackBerry Bridge. Świetna opcja, ale już chyba nie wiem, czy można mu jeszcze używać, bo już nie jest wspierany ten OS. Tethering do internetu. Też fajna rzecz. Tutaj mamy ekran. I teraz mamy coś takiego. Jasność. Limit czasu podświetlenia 5 minut, 90 sekund, 10 sekund jest najmniej. Najwięcej jest 5 minut. Ok, automatyczne przyciemnianie, limit czasu oczekiwania. Na baterii mamy taką opcję, 1 minutę. Ok, teraz HDMI. I tutaj mamy świetną opcję do HDMI-ka. Pomożemy. Rozciągnąć zwykły 1 do 1, skaluj wypełnienie połączony z nie. Dźwięk HDMI. Także HDMI tutaj w tym tablecie działa zarąbiście fajnie. Głośność, dioda LED. Oczywiście mamy różne kolory tej diody LED. Ogólne, tryb demonstracji, zachowanie aplikacji, prezentacja, domyślny pauza. Tutaj chodzi o to, że jest jak ten multitasking jakiś. Jak mamy uruchomione dwie aplikacje, to jak na przykład łączymy się pomiędzy jedną a drugą, to druga zostaje jakby wyłączona, nie działa. Jakby zamrożona jest, coś w tym stylu. A druga działa, tak? Możemy zrobić tak, że będą wszystkie chodziły. Niezależnie, czy są w tle, czy nie. Pamięć masowa i udostępnianie. Pamięć masowa USB jest tutaj. Udostępnianie plików jest przez Wi-Fi. No, naprawdę jest fajnie. Zabezpieczenia. Tryb tworzenia to jest oczywiście, jak ktoś programowałby, chciałby sobie wgrać jakieś tam aplikacje i tak dalej. Język polski oczywiście. Klawiatura. Genialna jest klawiatura w tym w ogóle BlackBerry Playbooku. Data i godzina. No i tak wyglądają opcje tego tableta. Zobaczcie, jak się wysuwa w ogóle klawiaturę. Gest pod skosem rogu. No i mamy super wygodną. Naprawdę, to jest jedna z najlepszych klawiatur, jakie w ogóle używałem w życiu. I taką ciekawostkę wam powiem, że klawiaturę z telefonów BlackBerry, tych nowszych już, można zainstalować sobie na Androidzie. Także to będzie taka ciekawostka. Kalkulator. Świetny kalkulator w ogóle tutaj jest. Bo możemy sobie włączyć różne tam standardowy kalkulator 55 razy 3 równa się 1653. Naukowy kalkulator, tutaj już do liczenia bardziej takich zaawansowanych rzeczy. Mi się bardzo podoba kalkulator, jeżeli chodzi o to, na przykład długość milimetrów. 2000 mm, to ile centymetrów? 200 cm. Moc. Zobaczymy sobie, ile to jest na przykład 50 kW. To ile to jest watów? 50 tysięcy watów. No 50 kilo, także sama nazwa mówi za siebie. Ciśnienie. 400, nie, zobaczmy sobie inaczej. 968 paskali. Ile to jest bar? Ła, to malutko. No, także to jest, ten kalkulator jest zarąbisty. Jeszcze jest tryb taki jakby
nie wiem, jakby to powiedzieć, kelnerski do restauracji, czyli rachunek mamy do zapłacenia, tak? 850 zł. Ludzie. Ludzi na przykład jesteśmy we dwójkę. Napiwek. 10% dajmy. Wtedy wyjdzie. Napiwek osoba 43 zł. Jeżeli chodzi o tą kwotę za rachunek 85, mielibyśmy zapłacić na głowę 43 zł z napiwku. Suma osoba 468 zł, czyli jakbyśmy podzielili sobie na pół, nie? I suma 936, napiwek 86. Aha, on tu liczy napiwek jakby, plus jeszcze 10%. Że fajny jest ten kalkulator, naprawdę, bardzo mi się podoba. No i te gesty są tutaj genialne. Jeżeli chodzi o aparat, tutaj w tym tablecie, to mamy z przodu i z tyłu. Możemy się przełączać. Teraz jest z tyłu, teraz będzie z przodu. Powiem Wam, że działa spoko. Tu jest na górze telefon Huawei P9, którym nagrywam to wszystko, co teraz widzicie. I zobaczmy sobie takie coś. Jakie on ma tutaj w ogóle opcje, jeżeli chodzi o aparat? Stabilizacja włączona, wyłączona. Współczynnik 16,9, 4 trzecie. Akcja i biała tablica. Jeżeli chodzi o zdjęcia, oczywiście. Jeżeli chodzi o kamerę, to sobie zobaczymy, że może nagrywać 1080p, 720p i 480p. No, także to wygląda tak. Damy sobie 720p, żeby jak najwięcej miejsca sobie zyskać. No i tak wygląda aparat. Są oczywiście jeszcze aplikacje, które rozwijają możliwości tego aparatu. Kalendarz. Kalendarz, słuchajcie, jest tutaj dosyć też spoko. Dzień, program, ludzie, jakieś spotkania. Co tu mamy jeszcze? Dokument to go. Jeżeli chodzi o zdjęcia, są tutaj zdjęcia poprzedniej osoby. Jest jakiś gościu, młody chłopak widziałem ze swoją dziewczyną, ale nie będę wam tego pokazywał. Załóżmy sobie wideo w ogóle, czy coś jest. Pobrane filmy, wszystkie. 23 sekundy. Jest filmik. Słuchajcie, spróbuję puścić. Nie wiem, co to jest, pewnie. Aha, ktoś sobie kręcił tym playbookiem swoją chatę. Na gościu widać, że ma biurko. Tutaj jakieś, nie wiem, gry, płyty. Tablicę ma do mazania. O, fajnie, taka tablica się przydaje. To bardziej chyba wygląda na biuro, mi się zdaje. Bardziej wygląda na biuro. Dobra. Co my tu mamy? Czy jeszcze coś mamy? Mamy. Mamy jeszcze jakiś Zinio, Presser, Ader, zegar, pogodę, notatki głosowe, sklep i konfigurację. Jeżeli chodzi o notatki głosowe, to jak mówiłem, to jest świetny dyktafon. Raz, dwa, trzy. Widzicie, jak to w ogóle tu reaguje? To jest nagrywanie na dyktafonie BlackBerry Playbooku. Zaraz zobaczymy sobie, jak on to mi odtworzy. Pięknie. Pięknie to nagrał. Także rejestrator głosowy jest bardzo spoko. Edytuj. Usuń. Żeby nic nie było. Co my tu mamy jeszcze? Pogodę. Nie wiem, czy będzie działała, bo nie będzie działała, bo nie ma żadnego dostępu do netu. Brak połączenia. Toruń. Kujawsko-Pomorskie. Ale tutaj pogoda też jest świetna. Taka prosta, ale wystarczająca. No i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o tego BlackBerry Playbooka. Żadnych tutaj. O, muzyczkę zobaczymy, czy coś jest z ciekawości. Lista odtwarzania. Nic nie ma. Pusto. Dobra. Wiecie co? Ja sobie teraz chcę zobaczyć. Trzy. Gdzieś tu jeszcze było. Nie chcę tego. Na baterii, jak się kliknie, mamy zrestartuj, uśpij, wyłącz.
17% już naładowana jest. Jasność ekranu sobie regulujemy. Nie no, naprawdę, ten, mimo że ten tablet jest już dinozaurem i mam do niego wielki, wielki sentyment, bo jednak markę BlackBerry w dalszym ciągu uwielbiam, pomimo porażki, jakiej poniosła na rynku telefonów. No szkoda, 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 że tutaj nie można zainstalować jakiegoś nowszego Androida albo chociażby BlackBerry OS 10, także jakby wolałbym nawet, żeby tutaj można było zainstalować BlackBerry OS 10 w jakiejś takiej nowszej wersji. Wtedy ten telefon byłby, ten tablet byłby super. A jeszcze powiem wam, że już sobie tak przypomniałem, dlaczego tutaj oni nie wrzucili nowszego BlackBerry OS-a. Ponieważ BlackBerry OS wymagał chyba więcej niż 1 giga RAMu. Chociaż były wersje beta w testach kiedyś, które były pokazywane, że na tym tablecie był uruchomiony BlackBerry OS. Chyba w trybie dla deweloperów, nie? Tych, co tam programują i tak dalej. Także mieli jakiś tam pomysł, ale nie wypaliło. I bardzo szkoda, bo naprawdę, jeżeli chodzi o ten tablet do filmów, do muzyki, jest zarąbisty. Bo ja tutaj będę mógł, na przykład zrobię tego USB-ka, bez problemu grać muzykę, wideo, sobie oglądać. I gdzieś na przykład, jakby ktoś chciał sobie zamontować w samochodzie na przykład, z tyłu, na nagłówku, nie? Jakiś taki ekranik, no to ten, no to ten tablet, jeżeli chodzi o stabilność, jest mistrzem. Bije androidowe systemy. Dobra, kontakty, nie będę patrzył. Przeglądarka. Też już nie wiem. Nie wspiera. Nie wspiera na po prostu. Dobra, teraz co mi zostało? Zostało mi tylko tyle, że go naładuję na fulla do 100%. Potem go wyczyszczę, zresetuję do ustawień fabrycznych i postaram się pobawić w granie mu tego Androida takiego podstawowego, co tam można, żeby sobie jakieś tam apki przynajmniej z Androida potestować. No i chyba jeszcze, o ile pamiętam, mam też konto BlackBerry ID, na którym miałem świetną aplikację do muzyki, ale genialną. Tylko zapomniałem, jak to się nazywało. Neutron Player. Neutron Player. Wersja na Playbooka. Świetna wersja, mówię wam. No po prostu kombajn do muzyki, na którym można było słuchać sobie muzyki. I teraz sobie przypomniałem właśnie, że jeszcze do wideo oglądania filmików kombajn, który naprawdę musi być zainstalowany na tym tablecie, to jest Kalemsoft Media Player. I ten Kalemsoft, on wszystkie formaty odtwarzał. Nie było po prostu żadnego pliku. Nawet nieraz miałem taką sytuację, że nie mogłem otworzyć na laptopie jakiegoś filmu. A wyobraźcie sobie, że Kalemsoft na Playbooku odtwarzał go bez problemu. Także daję to do myślenia. No i co? I tyle. Podsumowanie. Teraz będzie podsumowanie tego Playbooka. Cieszę się, że go kupiłem za te 25 zł. No takie trochę januszowanie. No ale tak jak mówię, jestem fanem marki BlackBerry. Gdzieś tam jeszcze głęboko siedzi w moim serduszku ta marka. Co prawda przesiadłem się na Androida tylko z tego względu, że aplikacja do banku działa w 100% tylko i na Androidzie, na BlackBerry, tych BlackBerry OS-ach 10 mi nie działała, także musiałbym mieć chyba tutaj już telefon z Androidem, jakiś BlackBerry, a są też te takie wersje, jakby ktoś był ciekawy. Osoba, od której kupiłem, ma świetne dojścia do sprzętu. Naprawdę chciałbym z tą osobą trochę podziałać może w naprawach, jakby coś by mi podsyłała. Mam nadzieję, że tego... A, może będzie oglądała? Nie wiem. Okej. Także tablet przywrócony do życia. Działa. Stan idealny prawie. Ekran, żadnej ryski. Nic nie jest pobity. Cena 25 zł. Wersja 64 giga, czyli najwyższa. Powiem wam tak. Polecam tego użytkownika. Super. I to by było na tyle. Kończę filmik, bo już troszeczkę
Nagrywam to z czasu. A jeszcze chciałbym sobie porobić inne rzeczy tutaj, bo mam do ogarnięcia inne sprawy. A on niech się ładuje. Nic nie dotykam. Także to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.